Niestety dzisiaj jedziemy do sklepów, a ja też jadę. Tam przed nami jest ten sklep, no i ja jestem w siódmym niebie. 23 godzina w sklepie. Wcale nie jestem zmęczony. Jest dobrze. No i czekamy. Wybierają, przebierają. Super. A ja w międzyczasie pokażę wam, jakim samochodem jeździmy. Pokażę wam, jaki to jest samochód. No i kierownica jest. No i tak to wygląda. Jedziemy na śniadanko do naszej kuzynki i jedziemy na bajgle. A te bajgle są tutaj z tego miejsca. Tutaj. Już czekają na nas z bajglami, kawą i herbatą. I jedziemy sobie przez takie miasteczko. Jedziemy sobie sami, dlatego że nasza kuzynka nam swoje autko oddała na ponad tydzień, bo wyjeżdża do Europy, do swojej przyjaciółki, a my zostajemy z jej mamą i będziemy teraz buszować z drugą kuzynką. A tu taki most. Tu w dole jest rzeka Dalewa. Krzysiek się sprawdza jako kierowca z automatyczną skrzynią biegów. Pierwszy raz jeździ, ale poradził sobie i w Nowym Jorku, i tutaj super sobie radzi. Zresztą nie miałam wątpliwości, że sobie poradzi. Ale wiecie, zawsze pierwszy raz i człowiek się gdzieś tam niepokoi. Mówię o moim mężu bardziej. Nie, to jest właśnie fajnie. Fajnie, nowe wyzwanie, takie wiecie. No tak, tak. Tylko całe życie człowiek jeździ na manualnej skrzyni, a tutaj nagle automat. Ale spoko, jest naprawdę. Samochód jest super. Także jest okej, okay, nie? No bo jak ktoś dużo jeździ, to jest jakby szybko się w stanie przestawić, no bo no, zazwyczaj jest tak, że po prostu jest się dobrym kierowcą wtedy. Jak się dużo jeździ, ma się duże doświadczenie, to spoko. Ale trzeba się nauczyć trochę innego sposobu jeżdżenia. I tu macie domki. Tutaj jest jakaś farma, to nam opowiadała wczoraj kuzynka, w której się produkuje kawę. I ten dom, z tego co pamiętam, to jest taki dobrze ponad 100-letni, jak nie lepiej. A tu takie tradycyjne amerykańskie zabudowy. Bo my mieszkamy generalnie w takiej małej miejscowości na pograniczu New York i Pensylwanii, dwóch stanów. Ta rzeka, przez którą przyjeżdżaliśmy, jest granicą stanu. Tu na rogu taki dom. I taka góra tutaj jest. I za każdym razem, jak jedziemy do naszej kuzynki, do jej domu, bo my mieszkamy w mieszkanku naszej drugiej kuzynki, to jedziemy pod taką górę. No i pogoda dzisiaj jest zupełnie inna niż wczoraj. Wczoraj była wiosna. A dzisiaj, proszę bardzo, mamy dzisiaj jesień. Jest tylko 39 stopni. No tam 2-3 stopnie pewnie. Wczoraj, to Fahrenheitach jest. Wczoraj mieliśmy 56 chyba w którymś momencie, tak? Dobrze tak, pamiętam. Tak. Także dużo więcej, ale nie jest jakoś dramatycznie zimno. Mimo tego deszczu i takiej wilgoci, to ja jestem w takiej przeciwdeszczowej kurtce jesiennej i jest okej. Okay, bo nie ma wiatru. Tutaj największą robotę z chłodem robi wiatr. Wtedy się robi naprawdę tak przeraźliwie zimno. A tutaj jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to, jakbyś mapę może pokazała. To oczywiście wszystko w milach jest, prędkość. I tutaj jest speed limit, jest 25 mil na godzinę. I to są generalnie takie znaki, troszkę inaczej niż u nas, bo zawsze jest napisane, nie dość, że jest narysowany znak, to do tego jeszcze jest jakby napisany znak. Czyli można jakby rysunek zobaczyć, czyli cyferki, ale też można sobie przeczytać. No dobra, a my już zaraz jesteśmy na miejscu, więc na razie się żegnamy. Taka pogoda, jedziemy do sklepów. Niestety dzisiaj jedziemy do sklepów, a ja też jadę, ale taka pogoda jest, że stwierdziliśmy, że musimy się napić kawy. A tu jest ten samochód Agaty. Taki samochodzik nam Agata użyczyła na cały ponad tydzień, półtora tygodnia. Tak jak Magda mówiła, że Agata wyjeżdża i zostawia nam ten samochód, żebyśmy mieli możliwość przemieszczania się tutaj. A my zatrzymaliśmy się w tej chwili w Starbucksie. I idziemy napić się kawy.
A będziemy wybierać teraz w kawusie tutaj. Bogusia nas zaprasza na kawę. Także zobaczymy, co dziewczyny wybiorą. To jeszcze wam nakręcę, jaka jest cena za kawę. O, tak wyglądają ceny tutaj w Starbucksie. Można sobie spojrzeć i zobaczyć, jak to wygląda. Moja kawusia już jest. Ja piję kawę americano, no bo oczywiście ja innej kawy nie piję, tylko ciemną. Americano macchiato dla Matyldy. Nie, dla Magdy. No i jeszcze dla Bogusi kawa latte. Proszę bardzo. A Matylda nic nie chciała, także my sobie tylko w trójkę pijemy kawkę. Idziemy do Marshalls, to jest taki sklep, gdzie jest wszystko. I tak, to jest taki trochę outlet. Śmigło i powidło. Tak, to jest jak jeśli ktoś zna Trójmiasto i wie, co to są szadułki. Tam są właśnie takie outlety i teraz idziemy do takiego outletu amerykańskiego. Nazywa się Marshalls. Tam może kamerować tą nazwę. Tak, tam przed nami jest ten sklep. No i ja jestem w siódmym niebie, bo jak wiecie, to ja uwielbiam sklepy. Pewnie jak każdy mężczyzna. Krzysiek się nie mógł doczekać. Codziennie tak, pytał, kiedy pojedziemy wreszcie do Marshalla. Tak, jasne. No dobra, to wchodzimy, zobaczymy, co tutaj się uda kupić. Zakupowe szaleństwo po prostu na maksa. Jakie czapki. Pokaż ten pompon jeszcze raz. A załóż na głowę. Tak, ding, 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 ding. I co, wybrałaś już coś dla siebie? Ten koszyk cały, ale to będziemy mierzyć, no? Jezus, jeden koszyk tam, Bogusia, no drugi koszyk trzyma. 3, 4, 5, 6 plus i pewnie jedno. I będziemy to mierzyć wszystko? Nie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy tylko tutaj dopiero godzinę, nie? Także. A to wszystko mi dziecko wybrało. To mi wybrało dziecko, to nie, powiedziała, że za stara jestem. To też nie to ja. Jak to? Jak mogę tak powiedzieć? Widzisz, kazała wziąć, bo jasne. I te dwie mi wybrało dziecko. Aha. No ładnie. Czyli co? Wszystko przed nami jeszcze. Tak? Cały dzień przed nami. Trzymaj się mocno. Czego, Magdy, szukasz teraz tutaj? Szukam sobie opaski na pospania. A, taki do vana, nie? Nie, już nie tylko. Ja w tej chwili w ogóle śpię w czymś takim. Dzięki temu śpię lepiej i spokojniej, poważnie. Nie widzisz mnie przynajmniej, tak? Tak jest, nie budzę się, nie widzę pierwszy co mojego męża. Ja cię kręcę, no. Wychodzimy z tego sklepu. Nie, bo słuchajcie, chodzi o to, nie wiem, czy ktoś z was śpi w takiej maseczce, ale jeśli śpicie, to chodzi o to, żeby ta maseczka miała grubą gumkę, a nie taką cienką, bo moja gumka już się wyrobiła i ja się budzę rano i mam ją w ogóle gdzieś w dziwnych miejscach. Maja się wyrobiła i te szukam z grubą gumką. Takie fajne, śmiechowe. I co? I nie ma tutaj, tak? Niektóre są. Niektóre są i właśnie takie sobie tutaj ogarniam. No dobra, to ogarniamy. Znaczy ogarniasz. Szaleństwo zakupów trwa. Jejku, ile tu jest rzeczy. Boże święty. To, że tyle rzeczy jest, to jest jeszcze mały pikuś, ale te wszystkie rzeczy trzeba będzie przymierzyć. Masakra. Na szczęście nie ja będę przymierzał. Znalazłam coś bardzo interesującego. Tak, tak. Se, możesz język wyczyścić. A, no widzisz. Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja też. Nie, ale tak naprawdę tutaj, jak się popatrzę na te wszystkie rzeczy, to na przykład widzieliśmy kurtkę, która przeceniona była ze 140 na 30 dolarów. No i to taka jakaś Kolumbii. Kolumbii, tak, tak. Także no fajna kurtka, taki płaszcz właściwie damski. No. Także tutaj są, słuchajcie, to nie to, że my tutaj nie wiadomo jak w jaki szał zakupów wpadliśmy, tylko że naprawdę fajne rzeczy są bardzo mocno przecenione i są no, w bardzo dobrych cenach, nawet jak na warunki polskie. No bo to jest kwestia tego, że to jest nieaktualna kolekcja, tak? My akurat nigdy nie patrzyliśmy na to, czy coś jest z aktualnej kolekcji, czy nie. Nigdy tak nie mieliśmy. Więc dla nas nie ma znaczenia, czy my kupimy coś na ten sezon, czy na inny. Ważne, żeby było fajne i wygodne. Żeby było też... Lubimy rzeczy nie najgorsze jakościowo, tak? Żeby to było jednak fajne takie, bo to...
się sprawdza. No to, to prawda. Dobra, idę odwieźć czyściciela języków. Ty tam, Magdy, szukasz? Tak sobie przymierzyłam. Co? Ale fajnie ci, no. Jak Zorro. Kolejny dział z butami, którego nie można ominąć oczywiście. Matylda jest tam. Robi zakupy, ogląda i do tego jeszcze rozmawia przez telefon. Dwufunkcyjność. A Magda tutaj patrzy, może jakieś ciekawe buty znajdzie. I co, znalazłaś jakieś butki? Wiesz co, tutaj jest mały wybór, ale tu osoba w sklepie butami tylko. O Jezus, poważnie? Zajrzeć. Naprawdę? No, tak sobie JK. No oczywiście, no poważnie. O, mamo. 23 godzina w sklepie. A my jeszcze jesteśmy tutaj i przymierzamy. Tam dziewczyny moje przymierzalni są. Ja tutaj pilnuję koszyków. Tu jest jeden koszyk, tu jest drugi. Tam przymierzalni są moje dziewczyny. No i czekamy. Wybierają, przebierają. Super. Nie, tak naprawdę to jest ok. Wcale nie jestem zmęczony. Jest dobrze. I mam nadzieję, że moje dziewczyny coś wybiorą dla siebie i że nie będzie to czas zmarnowany. 2 godziny później nadal siedzę na dyżurnym krzesełku. To jest takie krzesełko. No i moje dziewczyny dalej wybierają. Nie trwało to 2 godziny, tylko chwilę tak naprawdę. Także nie jest tak źle. Jesteśmy po dobrej kawie. Jesteśmy po przepysznym śniadanku u Agaty, także mamy siły, mamy czas na to, żeby spokojnie sobie poprzymierzać i pozastanawiać się, co jest nam potrzebne, a co nie jest nam potrzebne. Ja osobiście powiem wam, że też wziąłem sobie tam 2-3 bluzy, ale jakoś tak zniechęciło mnie, bo wziąłem za małe i stwierdziłem, że nie będę szedł po większej. I siedzę i wcale nie przymierzam i wcale tego nie żałuję. Ale mam nadzieję, że moje dziewczyny dobrze się bawią. O, idzie tam Matylda z rzeczami. Mam nadzieję, że coś wybrały. Matylda ma tutaj taką stylówę jeszcze. Przymierza na zewnątrz. Wszystko tutaj dobrane do siebie kolorystycznie, także no mega. Fajnie, fajnie. Mi się podoba, ale Matylda musi się dobrze czuć w tym. Podobać się? Fajnie, no ładnie. A już czekamy do kasy. Koszyki wypełnione. I zaraz będziemy płacić. No i już udało nam się zakupy zrobić. Taki sprzęt cały kupiony. Wracamy do samochodu, bo bardzo mocno deszcz pada. Ale jest, jesteśmy po zakupach. Jest już późno, ale może zobaczycie. Jedziemy samochodem z Magdą. Byliśmy odwieźć kuzynkę do domu. Jak pada deszcz mocno. Po prostu niesamowicie. Wczoraj piękna pogoda, dzisiaj niesamowity deszcz. Mamy nadzieję, że jutro będzie lepsza. Lepsza pogoda, więcej słońca. No i że nie będzie tak padać, bo jak tak pada, no to trochę ciężko jest cokolwiek robić na zewnątrz. Jest ulewa i do tego jeszcze mgła. Dzień dobry, w kolejnym dniu. Ja czekam na moje dziewczyny, tutaj Matylda już w sumie jest, czekamy na Magdę, a ja w międzyczasie, a tu jest Matylda, a ja w międzyczasie pokażę wam, jakim samochodem jeździmy, bo Agata, tak jak mówiłem wcześniej, Agata nam użyczyła swój samochód, bo wyjechała, no i mamy do dyspozycji samochód, możemy sobie nim jeździć. Pokażę wam, jaki to jest samochód. Ja sobie tutaj wsiądę, rzucę sobie plecak i zaraz wam pokażę. Jest to Subaru Legance. O, proszę bardzo. Tak wygląda samochodzik, którym jeździmy. Jest w automacie. Jest to samochód z silnikiem 2,5 litra, 185 koni.
w automacie, ma też manetki, także można sobie zmieniać samemu biegi, tak trochę półautomatycznie. Tutaj mamy dla osób, które nie jeżdżą automatami, tylko manualnymi skrzyniami, mamy parking, tu mamy jakby wsteczny, tu mamy neutralny taki bieg, tutaj mamy do przodu, czyli wrzucamy tutaj bieg do przodu, no a tutaj mamy, jak w bok zrobimy, to mamy możliwość jazdy na manetkach. No i teraz odpalimy ten samochód, wciskamy hamulec, tutaj zapaliła się lampka startu i odpalamy. Samochód się elegancko odpalił. Stoimy na takim biegu parkingowym. Możemy zrobić neutralny. Tutaj trzeba wcisnąć taki guzik. Przesuwamy na neutralny. O, proszę bardzo. Jest na hamulcu ręcznym też. No i samochodzik sobie chodzi. Niech się chwilę rozgrzeje. Tutaj jest bardzo dużo przycisków. Nie będę tego wszystkiego opisywał wam i tłumaczył, bo to jakby nie ma czasu nawet na to, tylko tak pokrótce, tutaj mamy taki panel, no i kierownica jest też taka z dużą ilością guzików, przełączników, no i tak to wygląda. Fajną rzeczą jest to, że ten samochód, jak każdy Subaru, jest napędem na 4 koła i to się czuje. Ja nie jeżdżę na co dzień samochodem z napędem na 4 koła, więc dla mnie to jest duża, duża różnica. No. To pokrótce tyle. Dzisiaj zaczynamy dzień. Jedziemy do kolejnego miasteczka, takiego fajnego, tutaj niedaleko w pobliżu jest. No i pokażemy wam, jak to miasteczko wygląda, bo sami jesteśmy bardzo ciekawi. Zobaczymy, co tam jest w ogóle do obejrzenia. Także jak macie ochotę, to zostańcie z nami. No i tyle. I rozpoczynamy kolejny dzień. The name of the town is Doylestown. No właśnie, w tej miejscowości jesteśmy. Kamera jest skierowana w sufit. A teraz jest dobrze, tak. I to jest taki fajny system parkowania. Są takie jak w filmach, wiecie, parkometry, nie? I trzeba tylko, że tutaj nie wkłada się... Chociaż tu chyba też można monety włożyć. Mhm, tak też. Tutaj się wkłada kartę, tu sobie ustawiasz, ile chcesz czasu sobie postać. I co 10 minut wskakuje czas, no i robisz OK, zaakceptować. Ale trzeba jakiś paragon dostać, czy... Nie, bo zostaje, tutaj ci pokazuje, że jest czas na godzinę 58, jeszcze nam zostało. Po lewej stronie, tak, samochód. To jest nasz samochód. Tak, i to jest miejsce parkingowe takie. 57, a tam masz Doylestown Inn, czyli hotel taki, wiesz, miasteczkowy. No i tutaj tak to wygląda, nie? Że tu mamy właśnie, za godzinę się płaci $1.5 pobytu, stania, samochodu. No to kawał odeszliśmy od samochodu. Samochód tutaj jest. Mamy zaparkowany samochód, a dziewczyny weszły już tutaj do sklepu. Także no przyszliśmy się, powiem wam, kawał. Już mnie nogi bolą. Ja poczekałem na zewnątrz, ja sobie popatrzę na samochody. Zobaczę, jak tutaj ludzie jeżdżą, jakie samochody jeżdżą. No i generalnie na zewnątrz popatrzę, jak to wszystko wygląda. Bo już do sklepu to mi się nie chce wchodzić. No tutaj mamy kuriera z UPC. Powiem wam, że z bliska to ten samochód naprawdę jest duży. W porównaniu do tych naszych samochodów busów, czyli coś takiego jak my mamy, takiego vana, co jeżdżą po mieście, no to jest, powiem wam, no 1,5 raza, no może 2 razy nawet większy samochód, jest dużo szerszy, no i to jest taka duża ciężarówka, więcej wejdzie, ale jest też mniej tych samochodów niż u nas, więc może dlatego są takie duże te samochody. Podszedłem do parkometru jeszcze i tutaj mamy godzinę 53, czyli 7 minut jesteśmy na tym parkingu, a moje dziewczyny jeszcze są w sklepie. Ciekawy, jaki czas będzie do wyjścia. Ja nie mogę się napatrzeć na te ciężarówki, powiem wam, że to są zupełnie inne samochody niż u nas. I naprawdę bardzo oryginalnie one wyglądają. Mi się bardzo podobają. I za każdym razem, jak jedzie ciężarówka, to odwracam głowę. Oczywiście odwracam głowę za tą ciężarówką. A nie, że nie chcę na nią patrzeć. 2 minuty później. Nadal stoję przy samochodzie.
Wow, moje dziewczyny już dały radę, czyli tylko zajęło nam to 9 minut, także spoko. Mieście, w którym byliśmy. Jest kościół, jest pomnik tam papieża Jana Pawła II i trafiliśmy na okres świąteczny, więc jest szopka z żywymi zwierzętami i z piejącym kogutem. Idziemy jeszcze na stację benzynową zatankować i zaraz powiemy, w jakiej cenie jest litr paliwa. Wygląda to tak, że podjeżdżamy tutaj, pan tankuje. Jeżeli płacimy gotówką, to jest taniej, jeżeli kartą, to jest drożej. Nie wysiadamy z samochodu i pan nam sam tankuje samochód. My zapłaciliśmy 24 dolary. Można zapłacić albo kartą, albo gotówką. Gotówką, jak się płaci, jest taniej. I benzynę, jeżeli płacimy gotówką, to płacimy 3,35. Jak płacimy kartą, to 3,45 za galon. Natomiast diesla, jakbyśmy chcieli gotówką zapłacić, to jest 4,65 za galon i 4,75, jak płacimy kartą. Zaraz wam to przeliczę, ile kosztuje litr benzyny i diesla. No, przyjechaliśmy już do domu i tak zamykając ten wątek cen paliwa, to powiem wam, że na spokojnie sobie wyliczyłem, tutaj mam na kartce, litr 95 kosztuje 88 centów,
Natomiast diesel, ropa, litr ropy kosztuje 1,23 dolara. Także no to jest zdecydowanie taniej niż u nas. No i fajnie, że tak mają. No. Trzeba też pamiętać, że w każdym stanie, to są ceny ze stanu New Jersey, w każdym stanie ta cena paliwa może się różnić o kilka, czy tam kilkanaście nawet centów. Także jak będziecie podróżować, to możecie na to zwrócić uwagę, że w różnych stanach cena paliwa jest różna. No cóż, dzisiaj już kończymy. Dzięki serdecznie, że byliście. Bardzo nam miło, że towarzyszycie nam w tej naszej podróży amerykańskiej. Do zobaczenia. Cześć, pa. Ta? Żona co? Pomóż być żonie wyjść, a nie filmujesz. Ja to kameruję. Ja to kameruję. Żona się nie może wydostać z samochoda. Tam. A tam są jajka? A widzę, no. Jajka są. Nie. Byśmy wzięli, bo jajka drogie. Ty za tą ofiarę. Powiesz coś. Już możesz mówić. Powiesz coś? A powiesz coś do mnie? Możesz mówić.